Siemaneczko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do oglądania filmiku z Lego, a dokładnie nie z Lego, tylko z PRCK, czyli jakby to powiedzieć, chińska podróbka Lego. Klocki nie są oryginalne, są podróbką, ale pasują do Lego, jak wszystkie inne takie chińskie, azjatyckie, koreańskie podróbki, wszystko można dopasować, wszystko pasuje. Tylko wiadomo, oryginalne Lego tutaj na tych mają, na druk Lego te już tego nie mają, tak, bo nie mogą mieć. A tak ogólnie wszystko pasuje. Z trwałością wydaje mi się, że Lego mają te części porządniejsze tutaj. Troszkę ten plastik chyba jest inny, jakoś się to chyba szybciej wyrabia. W każdym razie nie miałem czegoś na takie ruchome rzeczy z Lego, żeby mieć porównanie, czy w Lego tak samo szybko się to wyruszało, jak tutaj w tym. Jeżeli takie coś, tutaj akurat mam takiego ninja, postawić, poskładać i niech sobie stoi, to tak, jak najbardziej polecam takie coś do takiego czegoś. A jeżeli się tym bawić, rozkładać, składać czy coś, no to średnio, bo te wszystkie łączenia, zawiasy po prostu opadają. Tak się to wyrobi po czasie, że opadają. Co tutaj mamy w tym opakowaniu? Akurat takie opakowanie kupiłem na odpuście tutaj dla dziecka, żeby się pobawiło. Mamy tutaj o takiego stworka i jednego ludka. Co tu jest dokładnie? O, jest tutaj więcej w tej kolekcji. Nie wiem, chyba powinno widać. Spróbuję sobie zgromadzić wszystkie. Brakuje tu mi jeszcze w sumie trzech. Są jeszcze trzy rodzaje z tego typu. Więc może uda mi się wszystkie trzy zgromadzić, żeby były. Ale powiem tak, no klocki ogólnie fajne. Można fajnego stworka, fajne rzeczy, jak do jakichś dokładania. Fajne są te klocki. Co jeszcze mamy? Instrukcja obsługi. To jest najważniejsze. W klockach musi być instrukcja obsługi. I w tych klockach jest instrukcja. Odkładamy na bok. I zobaczcie, tutaj mam... Ja już to mam poskładane, bo jakbym to miał składać tutaj z wami, zajęłoby mi to 3 dni co najmniej. Mamy bardzo fajną instrukcję ludka. Części po kolei i to co mamy i to co nowego dokładamy, wszystko elegancko, krok po kroku objaśnione w tej instrukcji, więc instrukcja bardzo, bardzo fajna, wszystko zrobione. Tu jest jedna strona, tutaj mamy drugą stronę tej naszej instrukcji. Co jest troszkę takim felerem w tych klockach, to to, że na przykład zobaczcie tutaj naklejki. Musimy sobie sami naklejać. Nie są naklejone. Mogły być te naklejki już na klockach nalepione i byłoby to z głowy, tak? A tak musimy sobie sami nalepiać te klocki, te naklejki na te klocki. Ale klocki są praktycznie takie same jak w Lego, no. Różne rodzaje, różne jakieś wyginięcia, tutaj te i Lego też do tego pasuje. No to jest ta sama forma, to samo, tylko inne kolory i inne są tutaj. Ja wam zaraz pokażę dokładnie na tej figurce. Ludzik. Wymontujemy pierwsze ludzika. Albo całą figurkę damy. Zobaczcie, tak wygląda cała figurka. Więc myślę, że całkiem fajnie, przyzwoicie. Chodziło mi o to, patrzcie. To się, szybko się to wyrabia. Nie wiem, czy jestem, będę w stanie postawić go na stojąco jedną ręką. Chyba nie. Tu widzicie, to się wszystko wyrabia szybko i po prostu to opada. O. Nie wiem właśnie, czy w Lego tak samo się szybko wyrabiają te części, czy nie. Tego nie jestem pewien. Ale co mnie zaskoczyło,
to to, że do całego zestawu jest taki gratis. Nie wiem, czy to akurat w tym zestawie. Dodatkowe tutaj łączenia i dodatkowa ręka do ludka. Więc wydaje mi się, że to dali w zapasie, bo wiedzieli, że to się szybko wyrabia. Więc dali w zapasie tutaj te już te części, żeby po prostu sobie je co jakiś czas wymieniać, jak już by spadało całkowicie. Więc myślę, że o tym producent wie i temu to jest w gratisie dane. Taki woreczek. No i tutaj mamy części, o, bo tu, które są mniej ruszane, o, te są mniej ruszane i trzymie ciężko. Ta tutaj największe obciążenie ma i się szybko wyrobiła. Klocki myślę fajne. Tutaj ludek jest identyczny jak Lego. Stoicie, bo zgubił gacie. Cię tak mocno siedzi, że nie umie go odepiąć. Jest identyczny jak Lego ludek. Nie ma jakichś tam kombinacji czy coś to samo, bo niektóre mają inne tutaj, inne gadki, inne tutaj z tyłu są inne i ręce mają chyba inne. A tutaj jest ludek, myślę, fajny. Tak samo wygląda, nawet jeżeli mu ściągniemy. Nie wiem, czy dam rady, bo trzymie mocno. W porównaniu do Lego, to tutaj te klocki trzymią bardzo mocno. Te kaski, o, nawet główkę ma okrągłą, taką samą jak w Lego, nie? No, ogólnie te klocki widzę, że jak tak poskładać, to trzymią w sumie mocniej niż Lego. Dobra, złożę sobie go potem, bo nie umie tak. No i co? Ruchomy cały, tutaj ma się pazurki ruchome, głowę ruchomą, szyję. Tutaj może paszczę otwierać. Fajnie to zrobione. Fajny pomysł właśnie z tego zrobiony. Tutaj paszczę otwieraną. Tutaj ma uszy ruszane. Tutaj ogon można uskładać. Patrzcie, w każdą stronę. Fajne rozwiązanie. Można sobie to pomieszać z innymi klockami i inne stworki z tego składać. To nie jest powiedziane, że trzeba takiego jednego, akurat z takimi mieczami, nie? Jak sobie konstrukcję weźmiecie, szkielet, podpinacie wszystkie te, to możecie z tego masę. Ja bym powiedział, że jeżeli byście mieli kilkanaście takich, się mi rozpada, kilkanaście takich stworków, to ułożycie z tego masę do koloru do wyboru. To możecie pozastępywać. Są takie białe, równe, takie są akurat chyba w samochodach, mam takie białe, równe, które możecie spokojnie pozastępywać. Te pazury są też fajne, mi się podobają te pazury. Te nogi takie, stoi na tych nogach pazury, bardzo ładnie to wygląda. Więc to też jest fajne. Tej pazurki tak, o, tu cały korpus. Tak to wygląda, no oczy masz czerwone. Taki smoczek, tu fajne zastosowanie tego klocka. Mi się podoba. No i tak, no, co tu więcej o tym gadać? Fajna figurka do zabawy. Wiadomo, ja to kupuję do zabawy, żeby się tym bawić. Nie trzymam tego na półce, że się klocki mają nie wyrobić. Jak się wyrobiają, to się wyrobiają. Syn przyjedzie, pewnie to zdemontuje, rozmontuje, więc ja tam tylko wam pokazuję, że o, możecie zobaczyć, że to się. O, widzicie, to się wszystko składa. To się po czasie wszystko wyrobiło i się składa. No taki potulony, o, taki będzie stał, taki potulony będzie stał, bo się troszkę pozginał, nie? No, ale myślę, że wszystko. Ogólnie ja dałem za to, nie wiem, dwie dyszki, ale na pewno jak znajdziecie gdzieś taniej, bo to jest cena, wiecie, od pusty, tam są ceny kosmiczne, więc na to się nie dziwajcie. Ja za to tyle dałem, pewnie przepłaciłem 5000 razy, ale czy warto kupić? Według mnie warto kupić. Warto kupić, można do samej zabawy, żeby się pobawić. Jest super zabawka, są klocki. No i co tu więcej gadać? Komentarz, subskrypcja, łapka w górę i dzwoneczek czwarty.
Dzięki za oglądanie. Cześć Wam.